Cześć, tu Przemek z Dertusz. W poprzednim odcinku miałem okazję pokrótce opisać możliwości drukarki do etykiet Brother VC500W. Dzisiaj natomiast sprawdzimy jej możliwości bezpośrednio drukując z telefonu. Zapraszam do oglądania. Do dzisiejszych testów przygotowałem dwie szerokości etykiet. Ta standardowa, która jest dołączona do opakowania wraz z urządzeniem, czyli na 25 mm, oraz o szerokości 50 mm, która nadaje się idealnie do tworzenia identyfikatorów pracowników i gości. Przejdźmy może najpierw do pobrania aplikacji Brother Color Lover Editor ze sklepu Play na telefonach z systemem Android. Po pobraniu aplikacji możemy przejść do włączenia drukarki przyciskiem znajdującym się z jej prawej strony i możemy włączyć naszą aplikację. Pierwszy krok, jaki musimy wykonać, to akceptację umowy licencyjnej. Mamy krótki poradnik, konfigurujący drukarkę. Przechodzimy dalej. Sprawdzamy na drukarce, jaki kolor ma ikonka przy Wi-Fi. Widzimy z tego, że jest biały. Klikamy dalej. Musimy zezwolić na dostęp, aby drukarka mogła powiązać połączenie z naszym telefonem. Znalazło naszą drukarkę, więc ją wybieramy. Połączenie zostało powiązane pomyślnie. Ten krok odnośnie sieci Wi-Fi pomijamy. W kolejnym odcinku pokażę Wam, jak możemy drukować etykiety po połączeniu się z laptopem, więc ten krok pomijamy. Przechodzimy do głównego okna naszej aplikacji. W dolnej rubryce mamy możliwość wybrania. Otwiera nam się główne okno aplikacji, gdzie mamy już gotowe szablony. Możemy również wybierać pomiędzy zdjęć. Musimy również zezwolić na dostęp. Są jeszcze dodatkowe zapisane etykiety, ustawienia. My w tym wypadku nie chcemy, aby aplikacja przechowywała zdjęcia w bibliotece. Odznaczamy więc i wybierzmy tą opcję firma. Aby pobrać szablony, musimy zatwierdzić chęć pobrania gotowych etykiet. Sprawdźmy, jakie są dostępne. Z tego względu, że aktualnie mamy w drukarce zamontowaną etykietę o szerokości 25 mm, to wybierzmy tą. Możemy tutaj dowolnie edytować naszą etykietę. Zmieńmy dane. Możemy również zmieniać kolor czcionki. Możemy korzystać również z gotowy grafik. Jak widzimy, jest ich całkiem sporo. Również możemy dodatkowo pobrać, tak jak widzimy. My natomiast tą grafikę po prostu usuniemy. Panią obok również i dodamy swój obraz. Możemy również zmienić tło na kolor z gotowych palet lub z jakiegoś szablonu gotowego, który proponuje nam aplikacja. Wybierzmy na przykład ten. Zatwierdzamy. Sprawdzamy, jak to będzie się prezentować. To usuńmy.
nasza etykieta jest gotowa do druku. Wybieramy drukuj. Możemy zmienić jakość na wysoką prędkość, czyli będzie najprawdopodobniej o niższej jakości. My zostawmy to tak jak jest. Klikamy drukuj i czekamy na nasz wydruk. Wydruk jest gotowy. Myślę, że jakość jest całkiem niezła. Podczas wydruku mamy już tutaj odznaczone miejsce, w którym możemy sobie tą etykietę odkleić i nakleić ją w dowolnym miejscu. Po wydrukowaniu etykiety o szerokości 25 mm przejdźmy teraz do przetestowania etykiety o szerokości 50 mm. Z tyłu znajduje się nasza etykieta, po prostu którą wyjmujemy. Zrywamy tasiemkę zabezpieczającą zgodnie ze strzałeczkami, które były opisane, i montujemy nasze etykiety do drukarki. Czekamy, aż drukarka przyjmie nowe etykiety. Wyjmujemy gotowy paseczek, który jest po prostu pusty, tak, i możemy go bezpiecznie usunąć z drukarki. Teraz wybierzmy dokument ze zdjęciem, tak, czyli identyfikator do firmy. Możemy dwukrotnie klikając wybrać bezpośrednio obraz, jaki chcemy. Wybierzmy tutaj głowę naszego Brand Hero rudego. Zmieńmy logo firmy. Zmieńmy dane. Rudy Zdertusz, dlatego, że nasza maskotka, nasz Brand Hero jest rudy, czyli ma czerwone włosy. Pomniejszmy trochę tekst. Dopasujmy do obrazka. Wszelkie dane, jakie znajdują się tutaj, możemy usunąć, edytować. ID pracownika zmieńmy i wpiszmy naszą stronę internetową. Tło również możemy dowolnie zmienić. Wybierzmy banany. Sprawdzimy, jak to będzie wyglądać. Z racji tego, że nasze logo i rudy nie są przezroczyste, to będzie widoczny taki biały pasek, białe tło. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądać po wydrukowaniu. Etykieta została wydrukowana. Myślę, że jest w całkiem niezłej jakości. Możemy ją odkleić i nakleić przykładowo na identyfikator. No, do koszulki nie chcę zbytnio się trzymać, więc na dzisiaj to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, dajcie znać w komentarzu. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i zostawieniu po sobie łapki w górę. My widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!